어떤 고려는요? To będzie jeszcze działa jak taki drogi, tym razem już naziemnej. O, właśnie w taki oto sposób. I to będzie umiejscowiona spalarnia czy centrum recyklingu. Może i centrum recyklingu i spalarnię postawimy. Przykładu produkowania na razie nie potrzebujemy, zdrowie. Jak to mówią, zdrowie jest najważniejsze. Żeby zdrowie było zapewnione, tu na rogu tej drogi postawimy klinikę. Również można by było gdzieś umiejscowić właśnie ogród jogi, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą czuli się o wiele lepiej. Tu jeszcze mamy kryokrypta, szpital miejski, laboratorium medyczne, na razie nie potrzebuję. I na pewno główną rzeczą, jaką będziemy potrzebować, będzie straż pożarna, dlatego umiejscowimy ją od razu tu przy rondzie. Umiejscowimy przy jednej z głównych dróg. Po czym również przyda się odrobinę policji, która zostanie umiejscowiona w tym oto miejscu. Następnie należałoby również zadbać o szkoły dla naszych ludzi. Dlatego też przy tej głównej wyjazdach drogowej będzie się znajdowała szkoła podstawowa i szkoła średnia. W sumie transportu publicznego na razie robić nie będziemy. Również od naszego bardzo dobrego rządu dostaniecie trochę atrakcji, takich jak na przykład boisko do tenisa od razu przy zjeździe z autostrady. Bardzo dobry plan. Nie możecie tego zaprzeczyć. No i w sumie chyba to na razie tyle, co jest potrzebne do życia naszym drogim mieszkańcom. Ja zrobię tylko jeszcze podłączenie rur. Podłączenie rur do miasta. Miejmy nadzieję, że dacie coś na tam sobie radę. Również i tu będzie wszystko przeciągnięte, tak aby na pewno żadnej osobie w naszym pięknym mieście nie brakło wody. Oraz jak i również nie brakło prądu, który będzie tu na pewno bardzo potrzebny. Wyłączę może anarchię, bo bym raczej wolał uniknąć, żeby jakiś słup się postawił. Nie tam, gdzie powinien. Dobra, zróbmy tam takiego ładnego budynka. I tu mamy bardzo wysokie zagęszczenie handlu.
To nie tak prędko, nie tak dużo tu będzie. Tutaj te cztery krateczki będą przeznaczone na handel niskiej gęstości. A to wszystko, jak idzie dalej. A może oprócz tego miejsca, bo sam bym nie chciał mieszkać. Bum. Zbudujmy sklep. Żeby im piłka od tenisa w razie czego się odbiła. Od sklepu. I sama i tu. Główną drogę zostawiam od czegoś innego, na pewno nie od mieszkania. Zobaczycie, będzie to pięknie wyglądać. I zaznaczmy trochę również i obszaru przemysłowego, na razie przy tej oto głównej drodze. No i cóż, uruchommy. Pracował bez wytchnienia, a teraz władze regionalne uchwaliły ustawę umożliwiającą rest. Rozrost tam chyba był. Nie dali przeczytać. O Jezu, ile ich tu się nagle buduje. Ciekawe, aż z tych ron będą tu korzystać. Ja jestem najbardziej tego ciekaw, jak ronda. Wolę jak ich przepisy. Trzeba uchwalić, a się... drodzy Państwo, nie wiem co się stało, ale przepisy się nie chcą uruchomić. Ekonomia działa, przepisy. No już gorzej. W sumie to nie wiem czemu. Takie rzeczy się wydarzyły. No patrzcie, się wybudowali. Teraz mam różne typy budynków i oni teraz się będą budować. Śmiesznie, że raz będzie taki, raz będzie taki pod skosem. Jakbym to im na przykład walnął o strefę, nie? Pyk. I bym im tu kliknął przepisy. A tutaj działają na przepisy. O, teraz się ogólnie przepisy naprawiły. Bym raczej chciał recykling też mieć. Okej. Transport publiczny nie. Zwiększenie nakładu na utrzymanie parku, automatyczne sortowanie. No, hodowa, edukacja. Licencja połowowa. Podatki. Cena stworzy przedsiębiorstw, wysoka zabudowa. No i tutaj dalej w sumie to już nieważne. Pewnie ja chcę to zamknąć, ani nie wiem. Jak tam już ktoś jeździ po tym rondzie? Opady się musiały załączyć, aż mi klatki spadły. Przyspieszmy sobie może czas. O, jadą pierwsi, nie?
Miciarka. O, umie się poruszać. Chociaż trochę się musi zastanowić z tego co widzę, ale... Nie chodzi o mnie. Gdzie sobie jedzie do spalarni? Super. Czy ten deszcz to jest FPS ożerny? Da się to jakoś wyłączyć, czy co? Różne. Nie, grafika. Bo będzie pewnie deszcz. Dynamiczną pogodę, wyłącz mi to. Ta dynamiczna pogoda strasznie utrudnia. O, jak ładnie jadą, widzicie wy to? Czy jak umieją? Czy to rondo, to zobaczycie ten rond. No, historia budowy rond. Teraz żadnych korków na rondzie nie będzie. Wszyscy ładnie ze zjazdu skorzystali pewnie. Tydzień należy, nie? No i sobie jeszcze. Pięknie. Podoba mi się, póki co. Jeszcze nie ma nie wiadomo ilu samochodów, więc wiecie. Ogólnie tutaj na dobry początek moglibyśmy dać trochę wyższe podatki, bo to teraz wszyscy zachwyceni tymi mieszkaniami nowymi, nie? Więc proszę, trochę pieniędzy się przyda burmistrzowi na dalszy rozwój. Nie wiem, dawno nie grałem w City Skylines, więc trudno mi powiedzieć, jak to będzie się sprawować. Czy do nagrywania to jest... Czy dawniej mi na tym komputerze bardzo płynnie chodziły dyski, aż myślałem, że sobie ponagrywam i teraz... Za dużo modyfikacji zapewne mam powkrywane. No jak tutaj na tym rondzie? No tu pusto, bo tu mało jeszcze tych budynków przemysłowych stoi. Na razie się ucieszyli z tego, że się wprowadzili. To nie mają wystarczającej liczby pracowników niewykształconych. No to wszyscy niewykształceni jeszcze. Dopiero się kształcą w tym mieście. 4, 9 gospodarstw. 10. Jak tam wartość gruntu? Nie, to nie tu, to jest. No, powiem wam, wysoka. Wysoki poziom jest zachowany. Na razie nam cały czas pieniądze spadają. Dziwo, powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego. Dobra, zwiększę może jeszcze trochę podatków. Robinkę na te 12. Oni sobie jeszcze dadzą radę na te 12%. Ale ile tych ludzi tu jeździ naprawdę? Rondo jest przystosowany do dużego obciążenia, nie da się ukryć. Może nie tylko do dużego, do bardzo dużego obciążenia, tylko czasami tutaj
tak zwalniają strasznie na tych zmianach pasów. Ci mają te osobne pasy, to tu nie powinno się korków robić, bo to... Naprawdę bardzo dobrze przemyślane to jest. I tu sobie przyjeżdżają, żeby zawrócić czasami. O, widzicie, jakie zrywy robią? Się zastanawiają, gdzie mają jechać. Mało miejsca jest, strasznie. Jak tam z prądem? Mamy nadmiar. Wody to już zupełnie. Zmniejszmy budżet na wodę. Na prąd zmniejszmy, na wodę zmniejszmy do tych 50% nawet. Opiecie zdrowotnej dajmy 80%. Edukacji też możemy zmniejszyć na 80%, nie? Jak tam teraz prąd? Prądu mamy cały czas wystarczająco, no. Z wodą może i trochę gorzej. Ci tu się opustoszyli, no i no cóż, nie jestem im w stanie załatwić. Wiecie, co im wam tu mogę powstawiać na tych pustych miejscach? Bo tutaj widzę, że strasznie mi się nie podoba jedna rzecz, dlatego aż zatrzymam czas. I to miejscowie. Chyba to tu było, jak się nie mylę, w parkach, tak. Parking. O, taki chyba ładniejszy będzie. Parking 3x4. To jest coś, czego... Czego żera się zacięła, nie? To jest coś, czego ludzie potrzebują. Mieć przed swoim budynkiem mieszkalnym. O, tu będzie parking, tu będzie parking. Tu jeszcze przed wjazdem na miasto zrobimy parking. Tu zrobimy parking, tu zrobimy parking. Tu są niezadowoleni strasznie, a wiecie czemu są niezadowoleni? Bo parkingu pewnie nie ma. Jeszcze tak ochoczo się pobudowali, że tu im dopiero wstawię parking. Nie powiem, no... trochę krzywy ten parking, nie? Miało być coś... No ten blok też na trochę krzywym stoi, bo oni sobie tu mieli podrównać. No cóż, myślę, że będą mądrzejsi i se na równo tu wybuduję. Jak to nie powiecie, że to tu nie robi wrażenia. Takie wszystko wybudowane na tej kurczce, bo tym jak tu jeszcze będzie dalszy zjazd kurki, to już zupełnie będzie. Ja mam tu modę na kamerę pierwszoosobową. Tak w sumie... Nie wiem jeszcze jak ci powinno z nią korzystać, nie? A, wstać i do oto sposób, a. Znaczy, czy on musi tutaj zasuwać szybko? No chyba da. No dobrze, ale... No w każdym bądź razie... Mi się miasto podoba, przemysłu im brakuje. Dobrze, ludzie, jak nie macie gdzie pracować, to dla mnie to nie problem. Ja wam tu dorzucę miejsce pracy. Nawet i z wielką przyjemnością wam ich tu dorzucę. O. Tyle chyba wam powinno na razie wystarczyć, nie? Przy tej, jak to mówią, zrujnowanej drodze. Jeszcze trochę handlu byście chcieli? Rzekajcie, tu wam usunę strefę mieszkalną i zrobimy strefę handlu. Miejskiego zagęszczenia.
Tutaj też taki zrobimy. Takie mniejsze sklepiki osiedlowe. Tu jakby się mógł wybudować. Tu się może jakiś, tu może jakiś na rogu machnąć. O, jak widzicie, zapotrzebowanie zmalało. Rezydencja Błeszna. To jest wysokie zamieszczenie, wiecie o tym? No taka kamieniczka. Fajna. Mieszanka budynków. Trochę takich, trochę takich. Co to się nazywa? Noc idzie, drodzy państwo. Ludzie na rondzie podróżują. Ale dobrze sobie radzą. Oprócz tego, że zwalniają w niektórych momentach, nie wiem dlaczego, to dobrze sobie radzą. Czemu im śmieci? A. No rozumiem. I śmieciarek jeździ, tak? No, bo budynek nie funkcjonuje, bo nie było. No i pięknie, i śmieciarki wyjechały. Trochę eko, trochę normalnych. Chodźcie, przejedziemy się. Z nią, nie? Jakieś lekka mgła jest. Ruch rondo. No i jedzie sobie taka śmieciareczka. Czemu o tych klatek na sekundę? Czemu to musiał jakoś poprawić? Kurczę, duży ruch. No my idziemy śmieciarką po takiej, wiecie. O, chyba teraz wraca już do zakładu, nie? Czerwone. I zielone. I zapis. Chyba zapis, albo nie wiem co. Coś chyba nieciekawego. Coś chyba bardzo nieciekawego. Nie no, jedzie, wystarczyło tylko ten. O, korek na rondzie się zrobiło, czemuż to? No bo oni tam jakoś dziwnie pod ziemię wjeżdżają. Ciekawe. No i tu sobie jadą, przez bramki muszą przejechać, nie? Opłaty trzeba dać. No i tu sobie jadą pod tą piękną górę. No i przyjechała do zakładu, nie? No pięknie. Tu na razie się korki nie tworzą z tego co widzę. Tu w ogóle lamp nie mają. Super. Super przemysł. Dobra, proszę płacić więcej, nie? Bo mi pieniądze się skończyły. Tak swoją drogą właśnie. No cóż, bywa i tak. Że pieniędzy brakuje czas. Ja mam nadzieję, że miasto się na tyle rozwinie, że zaraz pieniędzy będzie przybywać. No na pewno jak
takie rzeczy się staną, to pieniędzy przybywać nie będzie. Trzeba zwiększyć jednak budżet na te 70%, w nocy dajmy 55%. Z prądem w nocy dajmy 60%, bo w nocy śpią przecież, nie? Zmniejszymy wozy w nocy, nie? A już wszystko się naprawiło. No, wszystko funkcjonuje jak należy z powrotem. A my właśnie, drodzy Państwo, wyszliśmy na plus, nie? Jeszcze nie, ale jest bardzo blisko. No i jesteśmy pieniędzmi na plus. Więc zarabiamy. No oni tu jakimś dziwnym cudem pod ziemię wjeżdżają, a tu w tym miejscu. Nie wiem w sumie czemu. Tak się dzieje. Można by było spróbować to odrobinę naprawić. Przesuwając odrobinę ten węzeł. No już teraz chyba nie mają ochoty wjazdu pod ziemią. Zobaczmy, czy rondo teraz się odkurkuje trochę bardziej, bo widzę, że ruch tu się na nim zrobił. Nawet to niezły. Oni teraz wszyscy tam zjeżdżają i jadą tu na to rondo, nie? A tu się poruszają dość strasznie wolno. Że to jest jakiś masakr. Co oni widzą w tym rondzie, że tu trzeba też zwolnić? Widzicie, co oni tu robią, nie? No trochę mi się to rondo odczywiło, no ale cóż na to poradzić. Nikt tu nie chce dalej jechać, a no daj, bo ta autostrada nigdzie dalej nie idzie. Nie? Dobrze, ale skoro tego potrzeba... Tak, chciałem tu zmodernizować drogę, ta nie wiem za co. Nie, to coś im jest nie tak, bo oni tu coś zwalniają. Ja nie wiem tylko czemu. Jest tu na zablokowane skrzyżowanie. Jest, jest. Prędkość jest odpowiednia. Oczywiście znikanie pojazdu musi być zablokowane. Inaczej się małe korki będą tworzyć, nie? A tak chociaż będziemy wiedzieli, czy drogi na pewno wytrzymują najwyższą przepustowość. I na razie widzę, że jest wszystko w porządku. Już tu małych kolej na skrzyżowanie, ale... Może w pewnym momencie trochę tego naprawimy. No dobrze, ale ogólnie sobie... Radą bardzo, bardzo dobrze. Jest zapotrzebowanie na mieszkania. Myślę, że mieszkania również będą tu. Małe budynki, bezpośrednio przy tym. Nie, tu będzie... No nie, no tu będą sobie takie mieszkanki. O, jest w miarę płaska. Nie, to już będziemy robić w następnym odcinku. Na dzisiaj Wam, drodzy Państwo, bardzo dziękuję.
I do zobaczenia na następnych Daimon odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.